Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu miłosnym na miesiąc listopad bieżącego 2024 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady. Pierwszy rozkład będzie dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem przypnę Wam odnośnik czasowy, w którym momencie rozpocznie się treść filmu dla Was. Oczywiście tradycyjnie przypominam, czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, dlatego zawsze wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, które z Wami rezonują, resztę odrzućcie. Zachęcam do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, podpinam pod tym filmem. No dobrze, to zaczynamy rozkład dla par. Po lewej stronie będzie Wasza energia koziorożce, po prawej Waszego partnera bądź partnerki. Ja będę mówić ogólnie partner życiowy, oglądają mi panie i panowie, każdy z Was wie, o kim teraz myśli, z kim tworzy związek i relacje. Oczywiście energie mogą zamieniać się miejscami, więc jeżeli poczujecie, że te karty po prawej stronie bardziej z Wami rezonują, odbierajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. No to zaczynamy. Talia potasowana, już karty przekładam i zobaczymy, moi kochani, co tam w listopadzie w uczuciach dla koziorożca. Co koziorożec myśli na temat swojego partnera? 9 buław. Co Wasz partner myśli o Was? Król buław. Co koziorożec czuje do swojego partnera bądź partnerki? Paść denarów. Co Wasz partner czuje do Was? Wisielec. Jakie są plany, zamiary koziorożca względem partnera? Gwiazda. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera względem Was? Królowa denarów. Jak koziorożec traktuje swojego partnera? Królowa kielichów. Jak Wasz partner traktuje Was? Paś kielichów. Muszę tutaj karty przesunąć, bo się nie mieszczę. No dobrze. Co lub kto Was łączy? Trzy miecze. Co lub kto Was dzieli? Dziewięć denarów. I jak to będzie między Wami w listopadzie? Początek listopada. Rycerz denarów. Połowa listopada. Słoneczko. I koniec listopada. Siedem buław. Tle mamy rytm. No dobrze, podobieramy sobie karty. Niby jest ok, ale widzę, że tak ktoś tutaj się waha, zaczyna analizować. Może czas koziorożcu, żebyś przejął stery w swoje ręce. Bo tutaj dobrze będzie między Wami, ale ktoś jakby czeka, już za długo czeka na jakieś deklaracje.
Może jest tak, że chodzicie ze sobą, jesteście parą, bądź narzeczeństwem już jakiś czas, a wasz partner bądź partnerka już jest gotowy na kolejny etap. A wy się ociągacie tutaj z jakimiś deklaracjami. Bądź odwrotnie, koziorożec czeka, wreszcie ktoś tutaj. Ale nikt za was nie zadecyduje, rydwan jest w tle, więc musicie, że tak powiem, przejąć stery, mój kochany koziorożce. W ogóle zastanówcie się, co na tej swojej życiowej nawigacji pod tytułem związek, jaki żeście adres, jaki cel żeście ustaliły, wpisały, tak? I czy trzymacie się kierunku tej trasy, czy nie? Bo może gdzieś błądzicie, może zły adres, może nie tędy droga. Dobrze, 9 buław. 9 buław. Oj, ciężko jest, ale daje radę. Tu jest 6 kielichów. Tu wydaje mi się, że niektóre koziorożce jeszcze, że tak powiem, odrabiają konsekwencje jakichś spraw z przeszłości. I to się za wami wlecze jak taka ciężka ołowiana kula, której nie możecie się pozbyć, która spowalnia wszystko. Wisielec na pozycji tam serca, tutaj praca. Tutaj też widzę takie kwestie materialne, które jakby są priorytetowe w tym związku. I nie wiem, koziorożcu, czy to z twojej strony, czy z twojego partnera bądź partnerki. Ale na takiej zasadzie, będziesz dobrze zarabiać, wtedy będę cię kochać, szanować i zrobię dla ciebie wszystko. Ale jak nie zarabiasz, to nie mamy sobie nic do powiedzenia. Oczywiście to czytanie jest ogólne, więc może tylko dla jednego koziorożca, może dla kilku. Ale widzę tutaj zależność materialną, kwestie materialne i takie ocenianie drugiego człowieka. Nie to, jakim jest i co do niego czuje, tylko jakim posiada statut materialny. No właśnie. Dobrze, tą kartę chciałam wziąć, to jest paść kielichów. Dużo emocji, dużo przykrości. Któryś z was jeszcze coś w sobie nosi? Czy o czym nie mówi, ale ma ogromny żal, jakąś pretensję, coś się wydarzyło i to też powoduje, że wy nie możecie się tak otworzyć na siebie w pełni. I tu mamy króla mieczy. Dobrze. Moi drodzy, co myślicie na temat swojego partnera? 6 kielichów, jakaś przeszłość. Może znacie się już bardzo długo, może jesteście w związku długoletnim, ale jest 9 buław, więc wydaje mi się, że niektóre koziorożce albo doświadczyły jakiejś krzywdy ze strony swojego partnera bądź partnerki, ewentualnie był to trudny, burzliwy związek. Gdzie z jakichś powodów ciągle tkwicie razem ze sobą. No, koziorożec już tutaj leczy rany i zaciska zęby i może ze względu na dzieci, bo tutaj też dzieci się pokazały. Ale widzę ogromne zmęczenie i potrzebę odpoczynku, ewentualnie przejęcia tych sterów właśnie. Co tutaj dalej mamy? 10 kielichów, żeby uzyskać to szczęście, spokój i poczucie takiego bezpieczeństwa emocjonalnego, bo wydaje mi się, że tutaj ciągle może nie jesteś niedoceniany, koziorożcu, może cały czas ten twój partner bądź partnerka podnosi ci poprzeczkę i ty czujesz się niewystarczalny. Cały czas starasz się na maksimum, pokazujesz swoje 100%, a ktoś tego w ogóle nie docenia. I tobie już zaczyna to, no już nie, to już nie jest zabawne, tobie zaczyna to przeszkadzać, ciebie to już zaczyna męczyć. Być może oboje doświadczyliście jakichś trudnych historii w przeszłości. Nie wiem, jakieś straty, źle ulokowane pieniądze, bo tutaj mamy 9 denarów, czyli ta pozycja materialna, tak? To, co posiadam. Ciągle macie gdzieś podgórkę, ciągle czegoś brakuje. Niektóre koziorożce być może żyją ponad stan, to znaczy no, chcą żyć w luksusach, a zarabiają niewielkie kwoty i ciągle pożyczki, ciągle kredyty, ciągle jakieś zadłużenie, właśnie te ołowiane kule. I to jest też ogromną kością niezgody pomiędzy wami a partnerem. No dobrze, to będzie pierwsza wersja. Jak już mnie znacie, ja mówię zawsze kilka wersji. Te koziorożce, które są w związku na odległość. Coś się wydarzyło w przeszłości, czego nie potraficie zapomnieć.
Jest to jakieś takie, no jest to taka drzazga w sercu bądź wokół, której nie możecie się pozbyć, albo ona już dawno wyleciała, ale ta rana nie chce się zasklepić, nie chce się zagoić i to ciągle uwiera, mimo że tej drzazgi już nie ma, wy cały czas czujecie ten ból. A dlaczego? A dlatego, że padły jakieś słowa, które bardzo wpłynęły na waszą samoocenę. Czyli może mam tu jakieś koziołki zakompleksione, które nie mają dystansu do siebie i wszystko, że tak powiem, biorą. Łykają jak pelikany, co ktoś mówi, a macie po drugiej stronie króla buła, więc może to chodzić o barana, może chodzić o skorpiona, może chodzić o rybę, może chodzić też o raka. Raczej jakieś wodne tutaj widzę znaki. Bądź osoby, które umiejętnie potrafią manipulować twoimi emocjami, koziorożcu. I ty się na to łapiesz, bo ta osoba, wydaje mi się, że długo cię zna i zna cię już na tyle, że po prostu wie, co ma ci powiedzieć, żeby ci tak zwaną szpileczkę wbić. Jak koziorożec sobie na to zasłużył. I zaraz chyba kichnę. Ojeju, ale mnie zakręcił w nosie. A psik! Przepraszam, kochani, ale chyba prawda. Więc tak tutaj to wygląda. Koziołek, który z pozoru wydaje się obojętny, kamienna twarz jak głaz, nic go nie rusza, w środku jest bardzo kruchy i pokaleczony. I być może zbliżacie się do jakiegoś punktu kulminacyjnego, gdzie powiesz dość, tupniesz nogą i albo się, że tak powiem, wyewakuujesz z tej relacji. Naprawdę, tu niektóre koziołki, być może jakieś tematy, będziecie się zastanawiać, czy może nie od razu rozwód, ale separacja, jakieś takie chwilowa rozłąka, rozstanie. Prawdopodobnie dla tych związków, które żyją na odległość. Natomiast w stałych związkach tutaj uświadomienie sobie czegoś, odzyskanie pewności siebie, już nie żyję marzeniami, już nie jestem taki niezdecydowany, nie wiem, co mam robić, jestem w tym wszystkim pogubiony, tylko biorę się w garść i ja tutaj rządzę. Naprawdę niektóre, no macie kartę maga na koniec, więc koziołek mówi stop, ode mnie teraz będzie zależało, czy jesteśmy razem, czy nie, jak to wszystko będzie. Ja już nie pozwolę na to, żebyś mnie ciągle w jakiś sposób poniżała, poniżał, żebyś w jakiś sposób mnie porównywał do siebie, ubliżał mi i ujmował czegokolwiek, tak? Bo jesteśmy w związku, jesteśmy partnerami i gramy na tych samych zasadach w tą grę. No dobrze. W sercu koziek ma pazia denar, więc wydaje mi się, że koziołek często wybacza. Często daje tą kolejną szansę. Jeżeli jesteście w związku na odległość, tutaj wydaje mi się, że no, mimo że jest trudna sytuacja, bo rzadko się spotykacie, być może pracujecie, teraz koziołek być może uczy się, studiuje, albo też tutaj podjął jakąś pracę, może też jakieś dodatkowe szkolenia, nie ma czasu. Ale chce być z tą osobą, tak? I widzę, że wy tutaj właśnie dajecie za dużo od siebie, a niewiele otrzymujecie w zamian. I tutaj być może też chodzi o kwestie mieszkaniowe, finansowe. No wiadomo, jak są problemy w pracy, jak brakuje pieniędzy, to też jakoś wpływa na nasze relacje, tak? Ale to nie jest powód do tego, żebyśmy w jakiś sposób się o to obwiniali i dogadywali sobie, albo ty to mniej zarabiasz, bo jakbyś więcej zarabiał i znalazł dodatkową pracę, to byłoby nam lepiej. To nie na tym to polega. Chodzi o to, żebyście umieli usiąść do stołu i porozmawiać, co tutaj zrobić, żeby jednak ten budżet domowy jakoś dostosować do obecnej sytuacji. Zamiary koziołka względem partnera, karta gwiazdy, więc nadal koziołek ma nadzieję. Chce być w tej relacji. Tutaj te koziołki, które liczą na jakieś deklaracje, bo wspomniałam też tutaj o związkach, które być może są na jakimś tam etapie, ale gdzieś to się zatrzymało i
Może koziołek już chciałby się ustabilizować, już myśli o dzieciach, o małżeństwie, albo nawet niekoniecznie o małżeństwie, ale o tym, żeby stworzyć rodzinę, a gdzieś to tutaj ciągle się rozłazi, tak? Nie ma jakichś takich zapewnień, nie ma jeszcze skonstruowanego tego wylanego fundamentu, gdzie możecie na nim budować coś trwałego, tak? Nawet mi się wydaje, że porównując to do budowy domu, moje kochane koziołki, no chyba ta działka nie nadaje się, bo tam jest teren grząski bądź podmokły i nawet jak ty tam zrobisz, nie wiem, drenaż bądź no jakieś inne osuszanie terenu, to nie wiadomo jak to wpłynie na te fundamenty, więc tutaj być może od podstaw trzeba zacząć. Jak traktujesz swoją ukochaną bądź ukochanego? No królową kielichów, więc jesteś dobry dla tej osoby, tak? Wydaje mi się, że nie masz tutaj tendencji do pyskowania, właśnie do ciętych ripost, jeżeli ktoś tam gdzieś tam coś do ciebie mówi i w jakiś sposób sprawia ci przykrość. I wydaje mi się, że okazujesz to uczucie na swój sposób. Chociaż koziołki są mało wylewne uczuciowo, ale tak jak powiedziałam, to, że mają kamienną maskę na twarzy, nie znaczy, że nie są wrażliwe, czułe i kruche jak porcelana w środku, w serduszku. Co myśli o was wasz partner? Król buław. Ta osoba przede wszystkim lubi wami rządzić, bo król buław mówi, że no będzie tak, jak ja chcę. Jest uparty. Czasami osoba o trudnym, mocnym charakterze, dominującym. Mocna w gębie, że tak powiem. Ale czasami się po prostu popisuje, bo dowartościowuje się tym. Natomiast co myśli o was? Zaradna, pracowita, atrakcyjna osoba. Z którą jestem na określonych warunkach, tak? Być może właśnie jest to tylko romans, nic więcej. Jako ziołek chce stabilizacji, myśli o dzieciach, myśli o założeniu rodziny. Co ta osoba do was czuje? Ona nie wie, co czuje. Ona cały czas się zastanawia. Wydaje mi się, że ona ma jakiś interes w tym, żeby z wami być. Zastanawia się, czy to w ogóle gra jest warta świeczki na dłuższą metę. Teraz skupiona jest na pracy, być może skupiona też na sobie. Królowa denarów mówi o no chęci jakby tutaj zaproponowania stałej relacji, tak? Może ta osoba wyjdzie jednak z inicjatywą, żeby tutaj stworzyć stałą relację, ale te pieniądze tutaj cały czas się pokazują, te kwestie materialne. Może być też tak, że ta osoba teraz dużo pracuje i ma mało czasu na zorganizowanie przyjazdu do was. Nie wiem, czy ta osoba troszeczkę nie szuka... Znaczy, inaczej. Wydaje mi się, że takim idealnym partnerem, wzorcem, według której ta osoba się kieruje, jeżeli to jest mężczyzna, to jest obraz jego matki. I ten mężczyzna chciałby, żebyście były takie jak jego mama. Chciałby albo chciałaby, żebyście byli troszeczkę bardziej ustabilizowani finansowo, żebyście dali to poczucie bezpieczeństwa finansowego. Żebyście albo więcej zarabiały, albo były większe jakieś oszczędności. Ta osoba może też obawiać się stałej relacji ze względu na to, że nie macie teraz tych pieniędzy, tak? I ta osoba myśli, no tak, pobierzemy się, będziemy mieli dzieci, ale za co będziemy żyli? Ciągle na wynajmie? Albo w kawalerce z rodzicami? No nie. Więc tutaj mogą być... Ta osoba prawdopodobnie ma poważne zamiary względem was, ale tutaj teraz chce skupić się na pracy. To nie jest jeszcze czas takiej stabilizacji i wejścia w trwałą relację. I mówię tu teraz do koziorożców na odległość. Albo w związku takim wolnym, niezobowiązującym, tak? Jak was ta osoba traktuje? Paść kielichów. Ona sama nie wie, czego chce. Wydaje mi się, że to jest bardziej taka przyjaźń i... No nawet nie zauroczenie, bo paść kielichów to jest jakiś początek, więc może jest to osoba, którą dopiero poznaliście. Może jest to osoba, która jest z wami, bo przy was jakieś swoje potrzeby zaspokaja, tak? Może być też tak, że jesteście atrakcyjne, jesteście przystojni, atrakcyjni i po prostu ta osoba lubi się pokazywać z wami, bo może się wami pochwalić. No też są takie osoby, tak?
O, moja dziewczyna to jest super laska, żeby koledzy zazdrościli, tak? Nie wiem, to jest jakiś dziwny układ, naprawdę. I ta osoba, no jakby nie jest jeszcze dojrzała do prawdziwej relacji. To jest tylko na razie związek taki, albo związek z długoletnim stażem, gdzie naprawdę nie jest odwzajemniona prawdziwa miłość, tak? Nie jest też przedyskutowany jakiś temat w przeszłości, wydaje mi się, jakichś strat materialnych. Kiedyś gdzieś tam może jakieś błędy popełniliście w przeszłości, straciliście mieszkanie, dom, jakieś pieniądze być może, kredyty, komornicy, upadłość konsumencka itd., itd. I to wpłynęło, że cały czas koziorożec być może ma jakiś taki żal. Smutne jest też to, w tej trójce mieczy i paziu kielichów, i tu mamy tego pazia kielichów, że być może koziorożec zdaje sobie sprawę, że ta osoba, o której tutaj myślicie, sama nie wie, czego chce i że was nieładnie traktuje. Jest wam z tego powodu bardzo przykro, że czujecie, że to jest taka jeszcze niedojrzałość do tej stałej relacji. Że odwoływane są często spotkania, randki, bez tak naprawdę logicznego usprawiedliwienia. Rycerz denarów na początku listopada. No widzę, że nadal w tym brnie, nadal w to brniecie. Może już z jakiegoś przyzwyczajenia, z jakiejś rutyny. Może być jakieś umówione spotkanie. I będzie, i spotkacie się, i będzie miło. Może być tutaj też jakaś pomoc finansowa ze strony rodziny. Jeżeli faktycznie macie długi, to wpływa na waszą tutaj sytuację. Może być znalezienie wreszcie pracy. I teraz już oboje pracujecie i już nie ma dogadywania, że ja cię tylko utrzymuję, bądź w jakiś sposób no, myślę o tym, żeby opłacić rachunki i tutaj radzić sobie ze wszystkim, tak? Problem pracy, więc te koziołki, które wyjechały gdzieś, bądź wasz partner, bądź partnerka wyjechały. Może praca sezonowa, może żeby sobie dorobić, żeby poprawić sobie właśnie sytuację materialną. Będzie tutaj powrót. Będzie tutaj powrót. W połowie miesiąca mamy kartę Słońca, więc miło bardzo spędzicie ze sobą czas, więc tutaj jakaś poprawa. Może warto usiąść, porozmawiać po prostu. Nie wstydzić się, koziorożce, włożyć swoją dumę i kompleksy do kieszeni i naprawdę tutaj powiedzieć o tym, z jakiego powodu wam jest przykro. Dlaczego wy się ciągle zawodzicie na tej relacji. Dlaczego czujecie się jak przedmiot, jak dodatek do tego związku, pasujący mebel, a nie ktoś, kto powinien być na równi i traktowany z szacunkiem, tak? Żeby odwzajemnione były te uczucia. No jak ktoś nie czuje, nie kocha, no to po co jest z wami, tak? Siódemka buław mówi, że będziecie próbować radzić sobie z jakimiś drobnymi problemami, że pojawią się różne pomysły. Tutaj może wam pomóc jakiś mężczyzna spod znaku wodnika, bliźniaka bądź wagi, król mieczy. Ewentualnie tutaj będą jakieś, nie wiem, decyzje zapadną. Jakaś poważna rozmowa. I zaczynacie od nowa, ale tutaj już koziorożec na własnych warunkach, na własnych zasadach. Te koziołki, które już stracą nadzieję, że będzie coś z tej relacji, zwłaszcza jeżeli macie romans, jakiś taki związek niezobowiązujący, wycofacie się z tej relacji. Bo będziecie wiedzieli, że no nie warto tutaj czekać na tą osobę, bo ona sama nie wie, czego chce. Może być też tak, że no, jesteście z kimś, kto jest zajęty i obiecywał wam rozwód od dłuższego czasu. To już wam mówię, że wróci do żony ta osoba. Bo będzie się tłumaczyć rodziną, dziećmi, że ona ich nie zostawi, ma dużo do stracenia. I tutaj być może chodzi o te kwestie finansowe, że ten majątek, tak? Bo zostanę w skarpetkach. No i mam budować wszystko od początku? No nie. I tutaj też koziołek no, wycofa się, no bo po co mu taki związek? Jak on chce stabilizacji? Więc musicie sobie coś przemyśleć, po prostu,
zejść troszeczkę na ziemię, bo jest ta siódemka kielichów, więc ktoś wam dużo obiecywał, a mało robił. Musicie się urealnić, mocno stąpnąć na tą ziemię i zacząć wszystko od nowa, ale upewnić się też, czego wy tak chcecie od życia, bo jeżeli siedzicie w jakimś związku, gdzie czekacie na coś, co nigdy nie nadejdzie, no to zastanówcie się, czy to ma sens. Jeżeli wy macie inne cele, bo ten Rydwan mówi o tym konkretnym kierunku, w którym chcecie zmierzać. A być może, no, tej osobie nie pasuje ten numer autobusu, bo zupełnie w innym, przeciwnym kierunku jedzie. Więc zastanówcie się, czy warto wsiadać do tego pojazdu i podążać w innym kierunku niż ta osoba, czy lepiej wysiąść i pojechać w swoim własnym kierunku, tam, gdzie chcecie. Dobrze, moi drodzy. To tyle. Zobaczymy teraz, co u samotnych koziołków. Więc tutaj musicie porozmawiać, bo przede wszystkim jest coś, co was boli, a wy o tym nie mówicie, maskujecie to. Ale wiecie już o tym i to, no, trzeba to poruszyć i przede wszystkim, no, nie dać się tutaj w jakiś sposób dominować. Dobrze, i teraz samotny koziorożce, miłość, uczucia, listopad 2024, samotne koziorożce, miłość, uczucia, listopad 2024. Koziorożec, miłość, uczucia, listopad 2024. Samotne koziorożce. No dobrze. I zaczynamy. Najpierw przeszłość. Dlaczego, koziorożcu, jesteś teraz sam? As mieczy. Bo taką podjąłeś decyzję. Obecna sytuacja. Królowa buław. I teraz tak, połowa miesiąca. Księżyc. Wasze nastawienie na tą sytuację, czego wy chcecie. Siła. I teraz, co karty radzą? Dziewięć kielichów. Przeszkody. Dziesięć denarów. I, moi drodzy, koniec miesiąca. Papież. No, 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 moi drodzy. W tle mamy piątkę kielichów, więc chyba tutaj doszło do jakiegoś rozstania niedawno. I teraz pytanie. Albo wyszła jakaś prawda na światło dzienne i koziołek uświadomił sobie, że no nie, no kończę to, no nie pozwolę się zdradzać, oszukiwać, wykorzystywać i tak dalej. Oczywiście mogło być tak, że to, że byliście sami, to była wasza decyzja. Pamiętajcie, mówię różne wersje, wyłapujcie, co z wami rezonuje. No i dla koziołków, które się uczyły, studiowały, kształciły, rozwijały, inwestowały w siebie, zdobywały potrzebną wiedzę, więc tutaj ten czas też był zajęty na... No nie był to czas na tworzenie relacji. Być może różne znajomości, różne kontakty, przelotne jakieś związki, ale nic stabilnego, nic trwałego, dlatego że miecze to jest najszybsza energia w tarocie. Więc bardzo miałyście dynamiczne życie. Nie było tu na ten czas miejsca na stały związek, tak? Oczywiście też odcięcie się od toksycznej relacji, od trudnej relacji. Może bolesny rozwód, może rozstanie, nie wiem, ale to już jest za wami. Obecnie jesteście w królowej buław, więc tutaj świadomość swojej atrakcyjności, odbudowana pewność siebie, zaradność życiowa, taka energia bardzo pozytywnej radości takiej życia, gdzie jesteście postrzegane jako osoby atrakcyjne, lubiane, zawsze uśmiechnięte,
takie no wnoszące światło, tak? No i być może tutaj jest też informacja, że jakiś baran, lew bądź strzelec wpadł Wam w oko. Może być też rak. Osoba, która się Wam podoba, której Wy się podobacie, z którą być może współpracujecie, z którą być może jakiś teraz projekt razem tutaj prowadzicie. Połowa miesiąca jest karta księżyca. Zaraz dopowiemy sobie tą kartę. Wisielec. Tutaj będziecie się zastanawiać. I teraz tak, może być taka informacja, że Wy skrycie gdzieś tam darzycie uczuciem, bądź no, darzycie swoim zainteresowaniem jakąś osobę, ale jeszcze się nie ujawniacie, prawda? Czyli ktoś mi się podoba, no o kimś tam marzę, myślę, ale no jeszcze nie ujawniłam sobie swoich intencji. Nie próbowałam bliżej zapoznać się z tą osobą, a może jest to ktoś z kręgów Waszych przyjaciół, znajomych i po prostu no uważacie, że to nie jest jeszcze ten czas, więc tu mogą być takie skryte marzenia. Natomiast jeżeli faktycznie tutaj dacie się zaprosić na jakąś randkę, coś zacznie się między Wami układać, uważajcie, bo jest jakiś sekret, jakaś tajemnica i zastanówcie się, czy warto. Ja od razu Wam mówię, że ta osoba może być w stałej relacji, mieć kogoś, ewentualnie tutaj z rodziny. No może być ta osoba w związku małżeńskim, może mieć dzieci z poprzedniej relacji, ale rodzina też może nie akceptować. Czasami rodzice, czasami rodzeństwo się wtrąca, prawda? Więc tutaj uważajcie, zwłaszcza, że przy księżycu coś nie do końca wygląda tak, jak Wam się wydaje. Wy patrzycie przez różowe okulary, więc albo Wam ktoś mówi coś, co macie usłyszeć, albo Wy sobie tak po prostu wyobrażacie tą scenerię, a tak wcale nie jest. No i tutaj wisielec mówi, zastanów się, pomyśl, ewentualnie zobacz z innej perspektywy. Staraj się dostrzec to, co nie jest widzialne, albo zdejmij te różowe okulary i dostrzeżesz wtedy prawdę. Nic na siłę. I tutaj mamy kartę, która mówi, żeby cierpliwie czekać. Nie zdobywać nikogo na siłę, nie wchodzić na siłę w żaden związek. Tutaj też jest jakiś byk i lew. Nie wiem, czy Wy z tą osobą jakoś rywalizujecie, czy... No, na siłę nie układać sobie przyszłości, ale też być może chodzi tutaj o rywalizację z kimś. Może ta osoba jest zajęta i Wy myślicie o tym, że uda Wam się odbić tą osobę. Bo mamy trójkę, no właśnie. Może ta osoba jest niezdecydowana. A może być też tak, że Wy jeszcze tęsknicie, bądź mentalnie nie odcięłyście się zupełnie od byłego partnera bądź partnerki i tak troszeczkę, no, zmagacie się same ze sobą. Czy poczekać, czy zostawić to tak, jak jest, czy zawalczyć, czy odpuścić, a może wrócić. No właśnie, biją się myśli, nie wiem, co zrobić, nie wiem, jaką podjąć decyzję, najlepiej przespać się z tematem. I na ten moment jeszcze żadnych decyzji nie podejmować. Co karty mówią? Dziewiątka kielichów. Zadbaj o siebie. Spotykaj się z ludźmi, którzy coś wnoszą do Twojej przestrzeni. Przyjaciele, znajomi, rodzina, z którymi masz dobre relacje. Wyjdź, zabaw się, spotkaj się. Zrób dla siebie jakąś przyjemność, tak? Spraw, żeby Twoje samopoczucie było teraz najważniejsze. Więc tutaj uszczęśliwianie, spełnianie swoich marzeń. Zastanów się, czego Ty tak naprawdę chcesz. Może przedyskutuj to z jakąś najbliższą przyjaciółką bądź kolegą. No przeszkoda to jest dziesiątka denarów, więc może chodzić o rodzinę. Może chodzi o czynniki, wartości rodzinne. Miejsce zamieszkania. Że ktoś jest zajęty, bądź jest w związku małżeńskim. Może chodzi właśnie o poglądy. I znowuż tutaj jest ta siła, więc to może dotyczyć zodiakalnego lwa. Albo sytuacji, że ktoś jest w jakiejś trudnej relacji, męczy się w niej, jest w niej tylko ze względu na jakieś dobra finansowe, materialne, a tak naprawdę tutaj no, gdzieś próbuje z Wami ten związek tworzyć i kontynuować jakiś romans. Pamiętajcie, żebyście nigdy nie były opcją ani kołem zapasowym.
starajcie się wywalczyć taką pozycję w związku, żebyście to wy rozdawały karty i nie były na niczyjej łasce. Dobrze. Tutaj może być jakaś sytuacja odnosząca się do byłego partnera, małżonka bądź żony, który zachowuje się agresywnie, jest nieprzewidywalny. I wy boicie się zaplanować swoją nową przyszłość, bo na przykład padają tutaj jakieś groźby, że jak sobie kogoś nowego znajdziecie, to ta osoba zrobi tej osobie krzywdę. Też są takie sytuacje, też są tacy zazdrośni, zazdrosne partnerzy byli, partnerki, którzy nie potrafią pogodzić się z tym, co się wydarzyło i cały czas zastraszają swojego byłego partnera bądź partnerkę, utrudniają mu życie, stalkują i tak dalej. No jeżeli coś takiego się dzieje, moje kochane koziorożce, wiecie, gdzie interweniować. I tutaj ktoś udzieli wam pomocy. Piątka, tak, ale to jest karta papieża. Mówi o tym, że jednak pogodzicie się tutaj. Ewentualnie jakiś mężczyzna bądź kobieta spod znaku byka udzieli wam dobrej rady, pomoże, da błogosławieństwo, że tak powiem, doradzi. Może być też tak, że koziorożce po jakiejś trudnej relacji będą musiały zapisać się na terapię i ta terapia bardzo wam pomoże. I znowu staniecie na nogi. Teraz skupcie się na pracy, na sprawach zawodowych, na inwestowaniu w siebie, na uszczęśliwianiu siebie. I nie wciskajcie się, że tak powiem, na siłę, zwłaszcza w relacje, gdzie jest osoba trzecia, gdzie ktoś jest zajęty, bo raz, że zrozumiecie, że nie warto, a dwa, ta osoba i tak zawsze wybierze rodzinę, was zostawi, zabawi się waszym kosztem i was zostawi, więc tutaj sobie darujcie to. Może być taka sytuacja, że tą osobę poznaliście w pracy, więc jeżeli to jest romans w pracy, starajcie się to zakończyć jak najszybciej, żeby to też nie wpłynęło negatywnie na waszą karierę zawodową. No dobrze, moi drodzy, to tyle. Życzę wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich, może się sprawdzić, ale nie musi. Dlatego wybierajcie tylko te karty, które pasują. Ja wam życzę wspaniałego, udanego listopada, wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.